dyskusji jest pan Sebastian Pęcowik, któremu oddaję teraz głos. Dzień dobry Państwu, Klub Karate Konda. Zaprezentujemy krótki pokaz karate tradycyjnego. Dzieci i młodzież przedstawią swoje umiejętności. Czynać! Hej! Na początek technika kata. Zapraszam, młodsze stopnie w przodu. Na początek technika kata, a więc takiego układu, które zapisane są te techniki karate. Ta grupa jest to grupa zaawansowana, czyli wysokie już niebieskie, zielone pasy oraz brązowy, które rywalizują już na arenie ogólnopolskiej. Tu to tak zwane kata, a teraz techniki podstawowe, czyli kikon, czyli takie, które podczas każdego treningu są wykonywane jako taka dalsza rozgrzewka. Nazwy technik są wypowiadane w języku japońskim, bowiem karate tradycyjne jako oryginalne japońskie karate. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę grupę młodszych dzieci do prezentacji kumite. Kumite, a więc forma walki. Oczywiście dzieci nie walczą w otwartej formule, w dżukumite czy w wolnej walce, mówiąc po polsku. One uczą się tylko pracy w dystansie i odpowiednich technik. Mimo młodego wieku są to bardzo zaawansowani zawodnicy. Mają już wysokie stopnie. Dalik ma zielony pas, stare dzieci mają niebieski, jest to wysoki stopień karate. Karate liczy się praca całego ciała, a więc synchronizacja napięcia i rozluźnienia wszystkich mięśni. Aby uzyskać technikę dobrą, trzeba po prostu zapracować mocno koordynacyjnie, mocno się skoncentrować, aby ciało pracowało we właściwy sposób. Dziękujemy grupie młodszym za pokaz kumite. Teraz do pokazu zapraszam dziewczynki, które zaprezentują kata, a więc tą formę, w której zapisane są techniki karate. Ja tutaj się pochwalę, że ta drużyna, Magdalena Serwatka, Natalia Uruska, Kamila Skałacka, w czerwcu zdobyły brązowy medal na Pucharze Polski Dzieci, a teraz szykują się na Puchar Europy Dzieci, który odbędzie się pod koniec września w Lublinie. Wykonują tak zwane kata synchroniczne. W tych technikach, w tych ruchach zapisane są ciosy, bloki, uderzenia, przejścia, kopnięcia, podcięcia. Dziękujemy bardzo za pokaz. A teraz niektóre elementy z tego kata zostaną pokazane w praktyce, czyli jak można to wykorzystać w samoobronie. Thank you.
widzieliśmy kombinację technik zastosowanych w samoobronie. Dziękujemy bardzo. Ukłon do siebie, ukłon do publiczności. Dziękujemy. Teraz poproszę grupę nieco starszą do kata Dzion. Piotr Gałuszka, Patryk Pałyga oraz Michał Serwatka. Michał się tu wyróżnia, ma brązowy pas. Ja się też pochwalę, Michał jest ubiegłorocznym mistrzem Polski w karate tradycyjnym w kategorii kumita, więc w kategorii kawalka. Patryk Pałyga również jest medalistą turniejów ogólnopolskich oraz Piotr Gałuszka, też nasz czołowy młody zawodnik karate tradycyjny. Zaprezentują formę kata, więc kolejny układ, w którym zapisane są techniki. Kata Dzion. Jest to tak zwane kata mistrzowskie, czyli już o większym stopniu zaawansowania, większym stopniu trudności. Tylko są dosyć skomplikowane. Piotr, mimo że jest jeszcze bardzo młody, już potrafi wykonać kata mistrzowskie. Nie jest łatwo zapamiętać cały układ, a co dopiero jeszcze zrobić to mocno w odpowiednim czasie i dynamice. Ale tego właśnie uczą się dzieci podczas zajęć w naszym klubie. Dziękujemy za pokaz. Teraz grupa starsza przedstawi kolejną formę walki kumita. Forma treningu kumite, czyli trening walki. Na razie widzimy pojedyncze akcje, pojedyncze bloki i pojedyncze ciosy. To jest podstawa treningu kumite. Dzieci, młodzież uczą się pracy w dystansie, odpowiedniej reakcji, odpowiedniej szybkości. No i na koniec technika kończąca to domy baza dla polskiego. Dziękujemy za pokaz tej grupie. I teraz poproszę Piotrka Gałuszkę i Kamila Skałacka do pokazu Embu. Embu jest to walka reżyserowana, która powinna trwać minutę. Widzimy zostawić ciosy, kopnięć, bloki, przejść, rzutów. To wszystko praktykowane jest na treningu. Jest to bezpieczna forma. No i w tym zestawie technik oczywiście dziewczyna zaatakowana potrafi odeprzeć atak przeciwnika. Podobny układ, podobna technika walki w zastosowaniu młodzieży starszej. Nicoletta Dziuba, Marcin Piernal zaprezentują formę walki. Się dużą kondycją, żeby robić to na pełnej szybkości, w pełnym zaangażowaniu. Dziękujemy Nikoli i Marcinowi za pokaz. I na koniec zaprezentujemy Państwu tak zwaną walkę pokazową, czyli jak
taka walka wygląda na zawodach karate. Proszę chłopaków o kontrolę, to jest tylko pokaz, także, aczkolwiek nie rejestrowane, także dobry pokaz karate. W takim momencie, kiedy jeden z zawodników uzyskuje widoczną przewagę techniczną, nadawany jest punkt, tak? Czyli w tym wypadku dla Michała. Gdzie jest Mikołaj? O, i tutaj kontratak na kopnięcie Jamy. Sędzia wtedy też przerywa walkę i nadaje Vasari dla drugiej strony. Szybka akcja Michała, Vasari. A widziałeś gdzieś mojego tatę w niebieskiej chustce? Aha. Nie, jestem zbawczym ustawiam. Jestem picie, a oni mają picie. Oni nie mają pieniędzy. Takie akcje chaotyczne niestety nie mogą być zaliczone na punkt. Zawodnicy dostają ostrzeżenie słowne, że muszą bardziej przygotować technikę. Technika musi być czysta i dokładnie wykonana. Próba rzutu niestety niewykończona, ale zawodnicy tutaj pokazują ogromną wolę walki, także podziękujmy im brawami. Powiedzmy, że walka na remis. Klub Karate Kontra, zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na nasze sekcje. Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek na godzinę 17. Zapraszam tutaj do szkoły, jeżeli chcecie Państwo poćwiczyć razem z nami, to serdecznie zapraszam. Klub Karate Kontra. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz brawa.